moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o pielęgnacji skóry ciała zimowej, ale nie tylko. Opowiem wam o tym, jakie ja stosuję kroki, jakie używam kosmetyki, zdradzę wam kilka trików kosmetycznych i nie tylko, także jeżeli interesuje was ten temat, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Często dostaję od was pytania o to, jak dbać o skórę naszego ciała właśnie w zimowej pielęgnacji. Muszę wam powiedzieć, że zasada jest tak naprawdę taka sama jak w przypadku dbania o skórę naszej twarzy, czyli musimy regularnie złuszczać martwy naskórek, musimy nawilżać i natłuszczać naszą skórę. Ale ja bardzo chciałabym was zachęcić do tego, żebyście właśnie w okresie zimowym poświęcili więcej czasu na pielęgnację waszego ciała. Dlaczego? No mamy fajny okres, bo mamy dłuższe wieczory. Możemy sobie pozwolić na nieco więcej czasu, na poświęcenie większej ilości czasu na siedzenie w naszej łazience i dbanie o naszą skórę. Nie musimy też się rozbierać, czyli pokazywać naszych kołych nóg, kołych ramion, gołego brzucha i nie tylko. Więc dobry czas, żeby właśnie przed przyjściem wiosny, przed latem, o tę naszą skórę zadbać na całym ciele. No ale oczywiście zima to też niesprzyjające warunki, niekorzystne warunki dla naszej skóry, nie tylko na twarzy, ale również na ciele, bo musimy się grubiej ubierać. Bardzo często nosimy ubrania, które nie przepuszczają powietrza, są z jakichś syntetycznych tkanin. Dodatkowo do tego dochodzi jeszcze suche powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy. Ten mróz, który, czy tam wilgoć, którą mamy na zewnątrz. No i nasza skóra, nie da się ukryć, że też w pewien sposób cierpi. I na pewno większość z was zauważyła, że skóra jest bardziej przesuszona. Często pojawia się takie delikatne łuszczenie na naszej skórze, albo też mocniejsze łuszczenie. Może być podrażniona, może być lekko zaczerwieniona. Może też być tak, że kosmetyki, które do tej pory stosowaliście w waszej pielęgnacji ciała, sprawiają, że ta skóra jest bardziej ściągnięta, napięta, ale też właśnie bardziej podrażniona. No i co robić? Co takiego ja robię? Przede wszystkim to, co chciałabym wam polecić, to stosowanie w myciu, w oczyszczaniu naszego ciała, delikatne środki myjące. Czyli wszelkiego rodzaju preparaty typu żele pod prysznic, mleczka pod prysznic, balsamy pod prysznic, które będą zawierały delikatne detergenty. No bo przecież nie chcemy jeszcze bardziej narażać naszej skóry na to przesuszenie, na to łuszczenie czy też podrażnienie. Jeśli natomiast stosujecie kąpiele, to tutaj też warto w kąpielach, tych dłuższych kąpielach, zastosować inne preparaty myjące niż stosujecie na przykład latem czy zimą, ale zaraz do tego dojdzie. Zaczynamy od porannego prysznica. Ja generalnie stawiam na to, żeby codziennie był ten poranny prysznic, a tak mniej więcej dwa razy w tygodniu była wieczorna kąpiel. Nie robię codziennych kąpieli takich w wannie, w leżeniu przez, nie wiem, 15-20 minut w gorącej wodzie, bo wiem, że jest to niekorzystne dla mojej skóry. Ale nie ukrywam, ja takie kąpiele najbardziej lubię. Dużo bąbelków, gorąca woda. Dlatego też staram się, żeby to było maksymalnie dwa razy w tygodniu. Więc poranny prysznic codziennie i raz, dwa razy w tygodniu taka kąpiel. No niestety gorąca woda też sprawia, że wasza skóra nie dość, że będzie przesuszona, ale też może być podrażniona. Nie jest korzystna dla osób, które posiadają problem z rozszerzonymi naczynkami. Więc mimo tego, że mamy te dłuższe wieczory, mamy zimę, to jednak starajcie się, żeby ta kąpiel nie trwała zbyt długo, albo przynajmniej woda nie była bardzo gorąca, jeśli już chcecie postawić na to, żeby ta kąpiel była co drugi dzień, a nawet codziennie. Dobra, ja w ostatnim czasie w takim właśnie porannym prysznicu stosuję bardzo ciekawą markę kosmetyczną, preparaty bardzo ciekawej marki, a dokładnie Gararufa Cosmetics. I ja o tych kosmetykach opowiem wam, myślę, że już w przyszłym tygodniu, ale to, co mogę wam dzisiaj zdradzić, to między innymi to, że one w swoim składzie zawierają enzym rybek Gararufa. Jeśli nie wiecie, o jakie rybki chodzi, to koniecznie sobie wygooglujcie i zobaczycie, że jest to bardzo ciekawa sprawa. Ale w
W tych preparatach znajduje się również sól morska z Morza Martwego, a sól morska ma wspaniałe minerały i właściwości też oddziałujące na naszą skórę. Ja już Wam chyba kiedyś nawet opowiadałam o tym, że jak byłam w Izraelu, to zakochałam się w kosmetykach właśnie tych zawierających sól z Morza Martwego, te wszystkie minerały z Morza Martwego i widziałam, jak fantastycznie kosmetyki, które stosowałam właśnie wtedy w Izraelu, działały na moją skórę. I to, co chciałabym Wam dzisiaj polecić, jeśli jesteśmy przy kąpielach, to przede wszystkim to, że jeśli korzystacie z takich właśnie dłuższych wieczornych kąpieli w wannie i lubicie to, to postawcie na dodawanie do kąpieli właśnie taką dobrej jakości sól morską z Morza Martwego. Taką, która nie będzie miała żadnych barwników i tym bardziej nie będzie miała żadnych jakichś substancji sztucznych zapachowych. Po prostu dodawajcie do kąpieli taką dobrej jakościowo sól morską i zobaczycie, jak fantastycznie będzie wpływało to na jakość Waszej skóry na ciele. Oczywiście możecie też stosować inne sole, bo jest ich bardzo dużo, takich dobrych soli, ale tak jak mówię, te wszystkie sole zawierające barwniki, zapachy, to tak naprawdę nic Wam nie da jakościowo dla Waszej skóry, natomiast umili Wam wieczorne kąpiele, będziecie mieć taką, powiedziałabym, bardziej sensoryczną przyjemność. Natomiast jeśli już mamy dbać o naszą skórę, no to ja Wam polecam właśnie takie sole, dobre jakościowo, nie zawierające barwników i nie zawierające zapachów. Do dłuższych kąpieli wieczornych polecam Wam również dodawanie różnego rodzaju olejków. Ale tutaj też sprawa jest taka, że muszą to być dobre jakościowo olejki i takie, które będą miały właściwości natłuszczające, regenerujące dla naszej skóry. Dodawanie takich olejków, kilku kropli olejków do kąpieli, do wody, też będzie bardzo fajnie wpływało na jakość Waszej skóry już po kąpieli. Więc to jest taki mój drugi tip. Sól morska, dobrej jakości sól do kąpieli, czy też olejki, właśnie kiedy mówimy o tych wieczorach. Natomiast jeśli jesteśmy przy porannych prysznicach, no to polecam Wam oczyszczające, delikatne preparaty, preparaty zawierające delikatne detergenty. To teraz zatrzymamy się przy złuszczaniu, czyli usuwaniu tego martwego naskórka. Później przejdziemy sobie oczywiście do nawilżenia i do natłuszczania. Ale powiem Wam, co u mnie bardzo dobrze sprawdza się w okresie zimowym. Latem lubię szczotkowanie ciała na sucho. I w tym celu stosuję różnego rodzaju szczotki. Moja pierwsza szczotka była od marki Fridge, tak zwana ostra szczotka do stosowania właśnie na sucho. Pamiętam, że pierwsze użycie tej szczotki to było, o rany, jakie to nieprzyjemne. Ale słuchajcie, później jak stosowałam ją regularnie, zauważyłam ogromną poprawę jakości mojej skóry. Natomiast zima to też jest taki czas, kiedy no nie za bardzo mi się uśmiecha to, żeby stać w tej wannie przed prysznicem i się tam na sucho nacierać. Dlatego też wolę, tu od razu Wam powiem, szczotki też do szczotkowania ciała, ale na mokro. I ostatnio dowiedziałam się gdzieś na Instagramie od takiego znanego doktora Flebologa, wypowiadał się na temat stosowania szczotek, właśnie do szczotkowania ciała na sucho i nie tylko. Bo mówi się o tym, że szczotkowanie ciała na sucho to jest świetna sprawa, ale niekoniecznie dla osób posiadających problem z rozszerzonymi naczynkami. Jest tutaj wiele za i przeciw. Natomiast ten flebolog, ten lekarz, bardzo fajnie podsumował całą tę część przeciwwskazań dla osób, które posiadają problem z naczynkami i powiedział, że to nie do końca jest tak, że osoby, które posiadają wenektazję, nie mogą stosować szczotki. Mogą, ale on zaleca stosowanie szczotki na mokro.
I w takich ruchach na mokro zdecydowanie lepiej się ona sprawdzi niż stosowanie szczotki na sucho. Ja co prawda nie posiadam problemu z naczynkami, jeśli chodzi o moje ciało, ale wiecie co? Zauważyłam, że efekt stosowania szczotki na mokro i na sucho jest praktycznie taki sam. Więc kwestia tego, czy wybierzecie opcję na sucho czy na mokro, jest już zależna od Was. Ja nie lubię stosować szczotki na sucho w okresie zimowym, bo po prostu nie lubię stać rozebrana nago, kiedy jest mi zimno, przed zrobieniem prysznica w wannie i się szczotkować. Co prawda takie szczotkowanie też nas rozgrzewa, ale ja po prostu tego nie lubię. Więc ja już wolę sobie włączyć, odkręcić prysznic, kiedy leci mi ciepła woda i wtedy właśnie taką mokrą szczotką się szczotkować. Ja to robię maksymalnie dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu. To zależy od tego, kiedy mam ochotę sięgnąć po taką właśnie szczotkę. I też w tej chwili stosuję akurat szczotkę od marki Yop, natomiast ta szczotka już z tego co zauważyłam jest wyprzedana. Mam też, słuchajcie, taką szczotkę, którą stosuję w okolicy moich pleców. Ja ją kupiłam chyba w Rossmanie też za jakieś niewielkie pieniądze. Tak naprawdę te szczotki to dostaniecie teraz wszędzie, zarówno w sprzedaży internetowej, jak i w drogeriach stacjonarnie, w przeróżnych cenach. Także wybór jest ogromny, wszystko zależy od Was, jaką chcecie szczotkę, jakie to ma być włosie. Pamiętajcie jednak o tym, żeby inwestować w dobrą jakościowo szczotkę i dobre włosie, żeby ono Wam nie zaczęło wypadać, ale też ten taki chyba trzonek, jakoś tak to się mówi, tej szczotki, który jest drewniany, żeby nie zaczął Wam pękać od wody. Więc też zwróćcie na to uwagę. Ja oczywiście w dzisiejszym filmie, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do produktów moich sprawdzonych, moich ulubionych, więc jeśli coś Was zainteresuje, to sprawdźcie sobie koniecznie w opisie. Na temat stosowania szczotki, ja już zrobiłam oddzielny film. Opowiadałam Wam o tym, jak stosować szczotkę, jakie daje fajne efekty i nie tylko. Co prawda, tak jak mówię, dzisiaj aktualizuję informacje na temat stosowania szczotki w przypadku osób posiadających problem z rozszerzonymi naczynkami, ale też dla tych z Was, którzy nie lubią stosować takiej szczotki albo nie potrafią się nią posługiwać, nie chcą inwestować pieniędzy w szczotkę, mam inne rozwiązanie, a mianowicie peelingi. I dzisiaj polecę Wam dwa, które w ostatnim czasie totalnie mnie zachwyciły, mają rewelacyjne składy i niesamowicie pięknie pachną. Pierwszy z nich jest to naturalny skrab do ciała z gałką muszkatołową i cynamonem od marki Hagi. I to jest skrab cukrowy, czyli będzie mieć grube drobinki, dosyć ostre, ale on pachnie, słuchajcie, bosko. On pachnie tak właśnie zimą, otulająco, rozgrzewająco. Bardzo, bardzo przyjemnie i to jest też taki produkt, który no na pewno doda Wam trochę energii, jeśli będziecie go stosować w porannej pielęgnacji, na przykład pod prysznicem, lub też tak Was otuli, ociepli w tej zimowej kąpieli. Bardzo fajny, przepięknie pachnie, producent zaleca, by stosować peeling na zwilżoną skórę, żeby ten efekt taki drapania tej skóry był zminimalizowany. I ja też uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast dla osób, które nie lubią aż tak mocnego tarcia, ale też lubią ten efekt oczyszczonej, takiej złuszczonej skóry, polecam peelingi solne, które mają zdecydowanie mniejsze drobinki, ale też fantastycznie oczyszczają skórę. No i słuchajcie, moje ostatnie odkrycie to jest naturalny peeling do ciała z Lotna Monika, który pachnie mango. Ale wiecie co, jakby mogła Wam przesłać ten zapach. Mandarynka i mango to jest coś wspaniałego. To jest taka energia, to jest taka dawka energii, którą dostaniecie w porannej pielęgnacji. Oczywiście w ofercie marki są też inne propozycje zapachowe, ale moim zdaniem właśnie to mango, ta mandarynka, to jest taka energia, która jest nam potrzebna w zimowej pielęgnacji, zwłaszcza w porannej pielęgnacji, więc Wam gorąco polecam i też od marki Och Natura polecam Wam masło.
masło właśnie o tym zapachu mango, które jest no obłędne, no po prostu obłędne. To są kosmetyki, które znajdziecie w różnych drogeriach, ale są one też dostępne w sklepie Naty Naty, więc oczywiście też zostawiam Wam linki w opisie do nich. I słuchajcie, złuszczanie można by było powiedzieć, że mamy już za sobą. Czyli tak, możemy je robić na dwa sposoby. Możemy robić złuszczanie przy pomocy różnego rodzaju gadżetów, właśnie na przykład szczotek, na sucho i na mokro, lub też przy pomocy peelingów kosmetycznych, solnych lub cukrowych. Ale słuchajcie, niedocenione są również peelingi do ciała kwasowe. Co prawda rzadko można je spotkać, a jeśli już je spotykamy, to są w dosyć wysokich cenach, ale to też jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które nie lubią tarcia, nie mogą stosować tarcia, mają bardzo wrażliwą, podrażnioną skórę, a chciałyby też złuszczać ten martwy naskórek, więc peelingi kwasowe do ciała, świetne, świetne rozwiązanie. Oczywiście tych gadżetów do złuszczania jest bardzo dużo na rynku. Są specjalne rękawice, można stosować jeszcze inne preparaty złuszczające. Jest tego naprawdę dużo. To już wszystko zależy od Was, jakie kosmetyki czy gadżety będziecie stosować w tym właśnie złuszczaniu, ale pamiętajcie, żeby to było te dwa razy w tygodniu, żebyście to robili dwa razy w tygodniu, albo w porannej pielęgnacji, albo w wieczornej pielęgnacji, przy porannym prysznicu, czy na przykład wieczornej kąpieli, kiedy robicie sobie takie domowe spa. Ważne jest to, żeby tę skórę dobrze złuszczać na całym ciele. No i teraz przechodzimy do nawilżania i natłuszczania naszej skóry w okresie zimowym. Ja bardzo lubię stosować oliwki, już Wam też o tym opowiadałam, do ciała, ale oliwki w okresie wiosenno-letnim, kiedy nie muszę się ubierać tak grubo jak w tej chwili zimą, kiedy wystarczy, że pod prysznicem, po umyciu całego ciała, kiedy skóra jest jeszcze wilgotna, wmasuję sobie taką oliwkę, potem delikatnie się wytrę i zakładam jakiś t-shirt, spodenki czy spódnicę czy coś w tym stylu, nie muszę się martwić o ten efekt takiej lepkości na mojej skórze, natomiast zimą tego nie lubię i przyznaję Wam się bez bicia, nie lubię stosować oliwek w okresie zimowym, bo właśnie muszę się szybciej ubrać, nie lubię tego klejenia. Wiele razy zdarzyło mi się, że gdzieś sobie pobrudziłam ubranie przez taką oliwkę, więc po porannym prysznicu sięgam po lekki balsam, ale lekki w swojej formule, dobrze nawilżający, natłuszczający w tym, co ma w składzie. Ostatnio, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to marka Gararufa i tutaj mamy bardzo fajny lotion, który również zawiera ten enzym z rybek, również zawiera dużą, fajną ilość emolientów, ale ma też między innymi właśnie tą sól morską. Sól morską i fantastycznie nawilża, mimo tego, że konsystencja jest bardzo lekka, ona szybko się wchłania, ale skóra jest po tym produkcie super. Oczywiście Wy możecie korzystać z wszelkiego rodzaju balsamów, które u Was się sprawdzają. Natomiast jeśli jesteśmy przy nawilżaniu i natłuszczaniu wieczornej pielęgnacji, to ja nie wyobrażam sobie zimy bez maseł. A dlaczego właśnie nie wyobrażam sobie zimowych wieczorów bez wszelkiego rodzaju maseł? Dlatego, że ja uwielbiam ten rytuał po kąpieli, kiedy mogę się cała wysmarować, wymasować, kiedy ta skóra jest taka miękka, nawilżona, natłuszczona i jeszcze dodatkowo przepięknie pachnie. Masło w zimowej pielęgnacji to jest coś niezastąpionego. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy z Was będzie lubił stosować masła, zwłaszcza takie gęste, tłuste. Ale oczywiście to będzie bardzo dobre rozwiązanie dla Waszej skóry, takiej, która jest przesuszona, odwodniona, łuszcząca się. No i dzisiaj polecę Wam produkt, który aktualnie stosuję, jeśli chodzi o masła i jest to marka Fridge 2.4 Avocado Body. Świetny skład, bardzo fajna konsystencja, przepięknie pracuje na skórze, ma też taki delikatny, przyjemny zapach. Oczywiście jest to produkt, który trzymamy w lodówce, więc ja przed kąpielą wyciągam go sobie z lodówki, żeby on się rozgrzał i potem dopiero smaruję sobie nim całe ciało. Zostawię Wam jeszcze w opisie linki do innych maseł, które moim zdaniem są genialne, które ja uwielbiam właśnie w takiej zimowej pielęgnacji. Ze względu na
to, co mają w składach, jak przepięknie pachną i jaki dają Wam efekt na skórze. Jaka ta skóra jest miękka, nawilżona, natłuszczona, przyjemna, taka zregenerowana. Jak wieczorem się nimi wysmarujecie przed pójściem spać, to rano jak wstaniecie, będziecie czuć zapach na Waszej piżamce, jeszcze na Waszym ciele. Zobaczycie, że ta skóra jest cały czas tak samo przyjemna, gładka w dotyku, nawilżona, zregenerowana, jak właśnie po takim wieczornym spa. Cudowne, cudowne produkty. Linki będziecie mieć w opisie. No ja tak jak mówię, to jest już kolejny raz, kiedy sięgam, wracam do masła awokado od marki Fridge. A w ogóle polecam Wam też peeling, ten zielony do ciała, który jest genialny. No jest po prostu genialny i tak cudownie pachnie i też umila kąpiel. W ogóle o marce Fridge zrobię dla Was oddzielny film, bo zasługuje na to, żeby pokazać Wam te produkty i troszkę więcej o nich opowiedzieć. No ale oczywiście to są dosyć drogie kosmetyki naturalne. Wybór jest tak naprawdę w sklepach dzisiaj ogromny. I możecie korzystać zarówno z maseł takich naturalnych, jak choćby samo masło Shea, które też możecie dostać praktycznie już w każdej drogerii, albo też w internecie. Czy inne masła droższych, tańszych marek, bardziej naturalne w składach, mniej naturalne w składach. No tak jak mówię, wybór jest ogromny, natomiast ja generalnie polecam Wam stosowanie takiego masła w wieczornej pielęgnacji, po wieczornej kąpieli, zrobienie sobie takiego spa dla duszy, dla ciała, dla naszej skóry, nałożenie tych masełek, zrobienie takiej przyjemnej kąpieli, czy to z olejkami, czy z dobrej jakości solą, wyszorowanie tego ciała, zastosowanie fajnych peelingów. To jest naprawdę coś, z czego powinniśmy korzystać w okresie zimowym i co powinniśmy robić w kierunku pięknej skóry na naszym ciele. Ale moi drodzy, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy takich domowych zabiegach, które chciałabym Wam polecić w okresie zimowym. Już wspomniałam o szczotkowaniu ciała na sucho i na mokro. Oczywiście tutaj pojawia się również bańka chińska, która nie jest co prawda dla każdego, natomiast jest świetnym rozwiązaniem w takiej zimowej pielęgnacji, między innymi dlatego, że bańka może powodować u niektórych zasinienia, takie gdzieś pojawiające się niewielkie siniaczki i można je spokojnie zimą przykryć. Poza tym ujędrnienie ciała przy pomocy takiej bańki i przygotowanie go na wiosnę, żeby była fajna taka, wiecie, zbita skóra, pozbycie się albo zminimalizowanie celulitu na okolicy ud, czy na przykład pośladki, czy na brzuchu, czy na ramionach. To jest bardzo dobra sprawa, więc warto wykorzystać w zimie tego typu zabiegi. Ja jeszcze u siebie korzystam z masażera Kika, o którym też już robiłam Wam oddzielny film. Cały czas z niego korzystam, bo się dopytujecie. Jestem z niego bardzo zadowolona. Sprawdza się u mnie fantastycznie. Stosuję go na różne miejsca na moim ciele. Nie tylko ze względu na uda, na pośladki, czy na celulit, ale bardzo często ostatnio powiem Wam tutaj mięśnie karku, barki tutaj muszę sobie masować ze względu na to, że przesiaduję więcej przed komputerem, więc też staram się działać w tych miejscach, ale powiem Wam, że Kika fajnie sprawdza się też u mnie tutaj do masowania tak zwanych motylków, jak my to kobiety czasami mówimy, więc też świetna, albo firanek, o, też tak o tym mówimy czasami. Bardzo fajnie się sprawdza, więc na pewno masażer Kika, na pewno bańka chińska, no oczywiście ćwiczenia w domu, no ale tutaj o tym to chyba nie muszę Wam nic mówić, dieta, ćwiczenia, suplementy i tak dalej. A tak w ogóle jeszcze się zapytam Was przy okazji, bo widzę, że pojawia się bardzo dużo pytań pod moimi ostatnimi filmami, czy mogłabym wypowiedzieć się na temat suplementów, które aktualnie stosuję, więc też dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film, czy chcielibyście, żebym nagrała oddzielny film na temat różnego rodzaju suplementów zdrowotnych, ale też takich w kwestii beauty, które aktualnie stosuję i do których wracam i które też u mnie dobrze się sprawdzają. No dobrze, moi drodzy, to podsumujmy sobie już to, co dzisiaj powiedziałam, żeby ten film też nie był zbytnio długi. Czyli tak, zimowa pielęgnacja ciała, regularne złuszczanie minimum 2 razy w tygodniu, stosujemy preparaty oczyszczające, peelingi kosmetyczne, mogą być to solne,
cukrowe, kawowe, kwasowe. Stosujemy różnego rodzaju gadżety, szczotki, rękawice, szczotki do masażu na sucho i do masażu na mokro, bańka chińska, masażery. Robimy sobie wieczorne spa. Pamiętamy o tym, żeby to wieczorne spa nie było zbyt często ze zbyt gorącą wodą, ale jeśli już robimy sobie taką gorącą kąpiel, powiedzmy ciepłą kąpiel, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze do takiej wody dodać dobrej jakości sól, na przykład sól morską z Morza Martwego, lub też różnego rodzaju olejki, żeby też jeszcze poprawić jakość tej wody, ale też fajnie działać właśnie w kąpieli na naszą skórę. Stosujemy łagodne detergenty, preparaty, które będą łagodnie oczyszczały naszą już suchą, złuszczającą, podrażnioną skórę. No i pamiętamy o tym nawilżaniu i natłuszczaniu. Ja polecam Wam w porannej pielęgnacji balsamy, mleczka, które mają lekkie konsystencje, ale fajne składy z emolientami, substancjami nawilżającymi, regenerującymi, odżywczymi. Natomiast wieczorem treściwe, natłuszczające, regenerujące, odżywcze masła, które też będą miały dużą, fajną ilość substancji aktywnych w składach i będą oczywiście wzmacniały, regenerowały, odżywiały naszą skórę po wieczornej kąpieli, ale też przede wszystkim w nocy, kiedy ta nasza skóra, jak wiemy, najintensywniej pracuje. No i myślę, że to będzie taka pigułka, to wszystko, o czym Wam dzisiaj powiedziałam, co warto stosować, robić właśnie w zimowej pielęgnacji. Mam nadzieję, że moje porady się Wam przydadzą, ktoś z Was z nich skorzysta. Przypominam o tych linkach, które oczywiście będą w opisie. No i co, moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa!